wszystko można w tym robić, więc to jest po prostu gadżet numer jeden u mnie, uwielbiam. Hej kochani, tak jak prosiliście, nakręcam foodbooka, trochę zmiksowanego z vlogiem. Jest poranek, wow, jest trochę ciemno też. Jestem po prysznicy, więc mam jeszcze mokre włosy, muszę je wysuszyć. Ale właśnie przygotowuję śniadanko, jest aktualnie 8:27, więc nieco później niż normalnie, gdy przygotowuję śniadanie. Zazwyczaj jest to około 7:40-50, a najpóźniej zazwyczaj 8, ale dzisiaj akurat tak się złożyło, że śniadanie robię nieco później, nawet nadal nie jestem za bardzo głodna, a jako, że pracuję z domu, no to nie muszę się za bardzo spieszyć. Zazwyczaj około właśnie 8:30-8:40 już bym wychodziła z domu, by zdążyć do pracy, a teraz jako, że zaczynam pracę o 9:30 tutaj z mojego biurka, no to nie muszę tak naprawdę się z niczym za bardzo spieszyć. I to jest moje standardowe śniadanie. Jajecznica na masełku, tym razem w Whole Foods jeszcze kupiłam szczypiorek, tak. I do tego tosty, te są, jak widzicie, jest to chleb na zakwasie, który pokroiliśmy i wsuwaliśmy do zamrażarki i dzięki temu po prostu mamy chleb na tydzień, dwa tygodnie, a więc nie musimy po prostu chodzić do piekarni co chwilę, więc w szczególności w dzisiejszych czasach koronawirusa to jest no, mega ułatwienie. Na zakupy chodzimy rzadziej niż raz w tygodniu, no zazwyczaj to jest raz w tygodniu, ale staram się właśnie kupować dużo jedzenia, by nam starczyło na długi czas i żeby się też nie zepsuło, no to dużo mrozimy. Mam chwilkę czasu, bo właśnie eksportuję filmiki do pracy. Poopowiadam wam trochę, co zazwyczaj jem. I jeszcze tutaj, to jest strasznie ciężkie, aż mi ręka drży. Mam tutaj właśnie herbatkę jaśminową z tapioką, którą właśnie zrobiłam przed chwilą. Jest przepyszna, więc się delektuję. Ale tak. Jeszcze jedna rzecz w ogóle. Kupiłam taki gadżecik do, tak naprawdę do moich Zoom calli do pracy, bo tutaj po prostu siedzę w takim ciemniejszym kącie w moim pokoju, więc jak wieczorem mamy Zoom calla, to po prostu mnie ledwo widać, więc kupiłam sobie takie coś.
co się nakłada na właśnie telefon, na komputer, cokolwiek tam, po prostu gdzie macie kamerę. I to daje światełko, więc zobaczcie, to jest teraz bez. Może pan tutaj pokaże właśnie w cieniu takie tutaj, o. To jest bez. To jest z. Takie najmniejsza moc. Jest tak, że sobie można kliknąć jeszcze raz, jest nieco jaśniej, albo to jest najmocniejsze. Dosyć jasno, ale słuchajcie, to jest super! Jestem tak podekscytowana. Jest mega jasne, więc może sobie po prostu wrzucę na ten, na jedyneczkę. Ale tak, super gadżet, w ogóle podlinkuję wam na dole. Kupiłam na Amazonie za jakieś, nie wiem, kilka dolarów, a naprawdę pomaga. Więc tak, zazwyczaj mój ulubiony lunch, który uwielbiam robić w domu, to są burgery. I mogłam tak naprawdę jeść je codziennie, ale Antek się nudzi. Ja jestem taką osobą, która po prostu naprawdę, jeśli coś mi smakuje, to po prostu będę to jeść do znudzenia. Ale jako, że właśnie na zmianę z Antkiem przygotowujemy posiłki, to raz właśnie mam burgery, drugiego dnia coś innego. Dzisiaj akurat właśnie mieliśmy burgery moje ulubione. To, co lubię właśnie przygotowywać, jak robię burgery w domu, to smażona cebulka. I do tego się przekonałam tak naprawdę niedawno, bo wcześniej jakoś tak cebula na burgerze tak nie za bardzo, smażona nieco bardziej, ale teraz właśnie po prostu jakoś nie zakochałam się kompletnie, uwielbiam smak smażonej cebulki, więc dodaję do wszystkiego. I to jest pierwsza rzecz, którą przygotowuję. Dodaję także ogórki kiszone. Mam taki specjalny ser właśnie, który się nazywa special sauce, specjalny sos właśnie do burgera firmy Sir Kensington. Bardzo polecam, to jest mój ulubiony sos. I co jeszcze dodaję? Ser wegański. Antek ma zwykły ser, ja dodaję ser wegański, bo po prostu jeśli jem za dużo na biało, to mi szkodzi, więc naprawdę staram się minimalizować. Co jeszcze dodaję do tego burgera? Oczywiście robię także na frytki albo takie właśnie tater tots. Po prostu kupuję takie Whole Foods. Można kupić właśnie takie organic tater tots. W Polsce nie wiem, jak się nazywa tater tots, bo w Polsce ja ogólnie się nie spotkałam właśnie z takim podobnym wyrobem jak tater tots, co są takie, no nie wiem na to, jak to nazwać. Jeśli ktoś z was wie, to dajcie mi znać w komentarzach, bo ja nie wiem, jak nazwać tater tots po polsku, bo nie mamy takiego odpowiednika. Ale są to takie, no wyrób zrobiony z ziemniaków. Są po prostu takie ziemniaki, które były starte i ulepione w takie malutkie kuleczki. Tak to nazwę. To właśnie zazwyczaj robię do burgerów w zwykłym piekarniku, albo możecie zrobić tak jak ja w toaster oven, czyli właśnie w takim piekarniku tosterze. W Polsce nigdy czegoś takiego nie miałam. Miałam zwykły toster i zwykły piekarnik, więc też nie wiem, czy mam coś podobnego. Na pewno mamy, a w Polsce uwielbiam to urządzenie, bo to niesamowicie skraca czas przygotowania każdego dania, bo nie trzeba rozgrzewać piekarnika. Włączy się to i to po prostu dosłownie w minutę już jest gorące. Na 350 stopniach można smażyć, można właśnie cokolwiek tam przygotowywać. Ja przygotowuję tosty rano, później właśnie na lunch przygotowuję frytki czy cokolwiek innego. Można też odgrzewać jedzenie, wszystko można w tym robić, więc to jest po prostu gadżet numer jeden u mnie, uwielbiam. To jest zdecydowanie taki mój ulubiony lunch ostatnio, uwielbiam robić burgery, bo dosłownie zajmuje mi to no maksymalnie, nie wiem, 5-10 minut przygotowanie tego wszystkiego. No z cebulką nieco dłużej, bo zazwyczaj właśnie zajmowało mi to tak 50 minut, ale jeśli muszę jeśli muszę usmażyć cebulkę, no to wtedy zajmuje mi to około 15-20 minut przygotowanie takie lunchu. Ale też to nie jest tak, że ja siedzę nad grami, zazwyczaj właśnie też mam coś do wykonania tutaj w pracy, więc zaczynam właśnie smażyć cebulką i chodzę do kuchni co nie wiem, 2-3 minuty, żeby sprawdzić, czy czasami mi się to tutaj nie podpala. Okej, będę już wracała do pracy i do picia tutaj moje herbatki. Dajcie w ogóle mi znać, czy chcecie
Nie, wiecie co, jest na moim kanale przepis na właśnie bubble tea, herbatę z tapiokiem, więc podlinkuję wam na dole. Co prawda tą zrobiłam nieco inaczej, bo ugotowałam kuleczki tapioki w garnku zwykłym, a nie w instant pocie, więc nieco inaczej. Nieco dłużej mi to zajęło, ale szczerze mówiąc, konsystencja tych kuleczek tapioki jest nieco lepsza, więc może i nakręcę taki aktualizację do tamtego filmiku, ale w międzyczasie po prostu podlinkuję wam filmik, który zrobiłam poprzednio. I tak, zobaczymy się niedługo i będę wam pokazywała moją kolację.